Na początku tygodnia decyzją Rady Nadzorczej ZGK IM w Dzierżgoniu z funkcji prezesa spółki odwołany został Piotr Klein. Przypomnijmy, że od czasów zmiany władzy w Dzierżgoniu był to czwarty prezes, który miał postawić dzierżgoński zakład na nogi. Z próbą ratowania zakładu do tej pory zmierzyli się Waldemar Tide, długoletni prezes firmy, Krzysztof Drzyzga, Konrad Bill oraz odwołany Piotr Klein. Każdy z prezesów miał różne pomysły na wyciągnięcie zakładu z dołka finansowego, jednak na pomysłach się skończyło. Kolejny szef spółki odwołany. Jakie są powody? Wyjaśnia nam burmistrz Dzierżgonia Elżbieta Domańska. Tak, w poniedziałek odbyło się nadzwyczajne zgromadzenie Rady Nadzorczej, zebranie Rady Nadzorczej i Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o odwołaniu prezesa Piotra Kleina ze stanowiska ZGK IM spółki. Zapewne decyzje trudne, bo przeanalizowane i przedyskutowane z Radą Nadzorczą. Trzeba przyznać, że sytuacja zakładu, jaką zastaliśmy, naprawdę była nieciekawa na tą chwilę. Spółka była zbadana w ubiegłym roku. Wiemy, że spółka ma problemy. Pan prezes Piotr Klein także analizował tą spółkę, wprowadzał nowe systemy rozliczeniowe, które nie funkcjonowały jako spółka, tylko jako zakład gospodarki komunalnej. No ale było wiele uwag ze strony i mieszkańców, i radnych na temat pracy pana prezesa. Także przekazanie nieprawidłowych decyzji, informacji o wygranym przetargu, który, jak się okazało, został przegrany. No i brak jakiegoś chyba takiego zaufania, dlatego też Rada Nadzorcza podjęła taką decyzję. No nie wiem, nie liczyłam, czy to piąty prezes. Sytuacja była taka, nie inna, że były prezes, który, jak ja objąłem stanowisko, złożył rezygnację. Szukaliśmy długo, zapewne stan tej spółki, jaki zostaliśmy, powoduje to, że ciężko jest wyprowadzić. Nie można spółki w przeciągu paru miesięcy wyprowadzić na prostą. Miejmy nadzieję, że już teraz, oczywiście przy wsparciu gminy, bo taki wniosek także został złożony o dokapitalizowanie spółki. To znaczy był złożony wniosek o 50 tysięcy na zakup sprzętu. Zdajemy sobie sprawę, Szanowni Państwo, że naprawdę są wielkie braki w sprzęcie. Ta spółka nie była dokapitalizowana. Sprzęt, który tam jest przestarzały, żeby świadczyć usługi. Ten sprzęt jest po prostu potrzebny. Mam nadzieję, że radni przychylą się do dokapitalizowania tej spółki, żeby mieli czym wykonywać i świadczyć usługi dla wszystkich naszych mieszkańców, bo ta spółka, tak jak mówiłam, świadczy usługi dla nas wszystkich mieszkających w tym mieście i dlatego też chcielibyśmy, żeby miała warunki stworzone do pracy. Kolejną decyzją Rady Nadzorczej zakładu było powołanie nowej prezes, którą została Monika Powierża. Tak, właśnie Rada Nadzorcza podjęła także uchwałę w poniedziałek, powołując na prezesa panią Monikę Powierżę. Pani Monika Powierża była kierownikiem w tymże zakładzie, pełniła funkcję kierownika, wyraziła chęć poprowadzenia tej spółki, także przedstawiła wstępnie koncepcję pracy rozwoju. Do 4 listopada jest zarząd podjął wyzwanie, aby przygotować plan naprawczy spółki, który zostanie przedstawiony Radzie Nadzorczej. Rada Nadzorcza przedstawi nam, a ja po prostu radnym. Wszystkim zależy nam na tym, żeby ta spółka naprawdę dobrze pracowała, dobrze się rozwijała, była, no, po to ona została powołana, ponieważ świadczy usługi dla naszego miasta, dla naszej gminy. Tam pracują ludzie. I dlatego też powinniśmy dbać o to wspólnie, żeby ta spółka naprawdę funkcjonowała bardzo dobrze, a ludzie, którzy pracują, czuli się tam bezpiecznie. Najpotrzebniejsze w tej chwili, tak, do tego, żeby można było świadczyć usługi. Zarząd ma i nowa pani prezes przedstawić taką propozycję, więc
Myślę, że radni także podejmą decyzję. Dwie komisje, które odbyły się, były za dokapitalizowaniem spółki. W jednej, w której nie uczestniczyłam, ale z tego, co jestem zorientowana, dwie osoby się wstrzymały, jedna była przeciwko. Będzie to obradem następnej sesji, ponieważ no, wniosek przeszedł i myślę, że wszystkim nam, a przede wszystkim też radnym zależy na tym, żeby ta spółka nasza działała. Czy, jak rozumiem, odwołanie prezesa ZGKiM, pana Piotra Klejna, możemy rozumieć tak, że został z nim rozwiązany stosunek o pracę, tak? Znaczy nie, został odwołany z funkcji prezesa, natomiast obecnie przebywa na zwolnieniu lekarskim i nie można rozwiązać umowy o pracę. Jeżeli skończy się zwolnienie lekarskie, tak dla przypomnienia, miesiąc płaci zakład, resztę płaci ZUS, po powrocie będzie rozwiązana umowa o pracę. Jeszcze tutaj pytanie od jednego z naszych widzów. A propos właśnie tutaj umowy z panem prezesem, czy możemy się spodziewać, że wiadomo, pan prezes wcześniej zajmował stanowisko wiceburmistrza, czy tutaj w tym momencie wraca jakby do urzędu? Nie, czy... nie wraca, ponieważ on został zatrudniony tam, została rozwiązana umowa wiceburmistrza, także nie wraca. Czy pani nowa prezes już przedstawiła może pani pomysł na tą firmę, na wyciągnięcie właśnie z tego... Tak, pokrótce rozmawialiśmy, ale myślę, że dajmy jej czas, to bo są dopiero 2 dni. Wstępnie rozmawiałam z panią prezes. Myślę, że bardzo realnie i perspektywicznie patrzy na rozwój tej spółki. Może poczekajmy, niech sama nam przedstawi propozycje. My będziemy zapewne wspierać. Najpierw oczywiście przedstawi to Radzie Nadzorczej, na którą zostałam już zaproszona. 3 listopada w kalendarzu mamy wpisane, że odbędzie się posiedzenie Rady Nadzorczej. Myślę, że prędzej także wystąpi z wnioskiem do Rady, przedstawi swoją także koncepcję. Zaprosimy na komisje, które będą przed posiedzeniem następnej sesji. No bardzo krótko, więc od poniedziałku, dzisiaj mamy środę. Zaprosiłam panią prezes, żeby przyszła dzisiaj na sesję. Chcę przedstawić radnym nowego prezesa. Moje ostatnie pytanie, takie refleksyjne. Skąd biorą się w ogóle problemy, jeżeli chodzi o Cieszyński Zakład? Refleksyjne spotkanie, refleksje, moje spostrzeżenia. No chyba wszędzie jest problem ludzki, bo to tak przynajmniej mi się wydaje. To jest moje spostrzeżenie. Jeżeli nie ma kolektywu, jeżeli nie ma zaufania, to naprawdę się bardzo ciężko pracuje. Bardzo często bywają nawyki, które panowały może 20-30 lat i ciężko je zmienić. Więc każda zmiana zapewne niesie jakąś tam niepewność, no ale myślę, że prowadzi do lepszego rozwoju. Jak będzie tym razem? Czy zakład w końcu stanie na nogi i zacznie przynosić dochody? O tym dowiemy się wkrótce. TV Regionalna 24.pl, TV Malbork, TV Sztum, Żuławy i Mierzeja 24.pl. To my tu kręcimy.